na to, że Andrzej Duda nie popełnia rażących błędów, a tymczasem Bronisław Komorowski zaliczył wpadkę. Nie potrafił rozmawiać z ludźmi na ulicy. Musiała mu jego współpracowniczka podpowiadać, co ma mówić do kobiety niepełnosprawnej. I proszę spojrzeć na tabloidy, czy portale prawicowe. One żyją tym bardzo intensywnie. Panie redaktorze, jeżeli bym patrzył na portale prawicowe, to niezależnie właściwie, co robi prezydent, to proszę spojrzeć na tabloidy. Kampanie, one odgrywają niestety pewną rolę. To prawda, natomiast nie oceniam, że to są wielkie wpadki prezydenta, tego, czego my oczekujemy od prezydenta. Chyba pan nie docenia siły tego typu wydarzeń. Nie, jak najbardziej doceniam, tylko ja głęboko wierzę, że wybieramy kandydata na prezydenta na podstawie jego dorobku życiowego, tego, co reprezentuje. Nawet jak zdarzają się drobne wpadki, nie mogą one przesłaniać całości. Bronisław Komorowski był bardzo dobrym prezydentem. Przede wszystkim jest człowiekiem bardzo doświadczonym na scenie politycznej i naprawdę budowanie obrazu Bronisława Komorowskiego jako człowieka, który jest niesamodzielny, jest po prostu nieprawdziwe. To Andrzej Duda jest niesamodzielny. To Andrzej Duda jest człowiekiem, za którym stoi Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz. Bronisław Komorowski wyszedł do ludzi. Chce rozmawiać z ludźmi. Ja mam wrażenie, że pan chyba wczoraj zaczął się zajmować polityką. Naprawdę. Nie. Bo jeżeli pan mówi, że nie jest istotny wizerunek kandydata i nie. to, czy potrafi rozmawiać z ludźmi na ulicy, to powiem panu, że jest istotny. Nie, i to jest częścią pani redaktor, pracy polityka. Ależ oczywiście, że jest istotny, natomiast na Bronisława Komorowskiego, zresztą na każdego polityka, powinniśmy patrzeć przez szeroki pryzmat jego dokonań i jego doświadczenia. Zresztą gwarantuję pani, że Bronisław Komorowski potrafi rozmawiać z ludźmi, zresztą zawsze miał świetny kontakt z ludźmi. Nie, bo jednego dnia nie potrafił opowiadać z młodym chłopakiem, który mówił o swojej siostrze, która zarabia 2000 zł, tylko doradzał mu, żeby nie wiem, wziął się w garść, znaczy tego typu rady tam się pojawiały, a potem już następnego dnia już się pojawiła doradczyni, tylko problem polega na tym, że zostało to zarejestrowane przez kamery telewizyjne. Jaka doradczyni się? Bronisław Komorowski idzie z członkami swojego sztabu, spotyka się i rozmawia z wieloma ludźmi. No jest naturalne, że też otacza się gronem współpracowników, którzy mu po prostu doradzają. No ja tak właśnie widzę też dobrego prezydenta, dobrego w ogóle szefa każdego zespołu, że on ma ludzi, którzy potrafią w odpowiednim momencie mu po prostu doradzić. No bardziej śmieszne jest dla mnie, jak szefowa sztabu kandydata Prawa i Sprawiedliwości radzi mu, kiedy ma podejść do żony, kiedy ma pocałować żonę. To jest wydarzenie z podobnej serii, oczywiście. Panie redaktor, no to jest jednak, jak już nawet kontakty rodzinne przed kamerami mają być modelowane przez sztaby wyborcze, to ja się z tym głęboko nie zgadzam.